Im bliżej świąt, tym większe prawdopodobieństwo, że wpadniemy w panikę, ponieważ nie udało nam się znaleźć idealnie dopasowanego prezentu świątecznego. W związku z tym postanowiłem Was trochę uratować i przygotowałem dwa filmy, w których omówię propozycje technologicznych prezentów dla pań oraz panów. I z wiadomych powodów zacznę od pań, ponieważ sam jako facet wiem, jak ciężko jest znaleźć dobrze dopasowany prezent. To co? Zaczynamy! Moja pierwsza propozycja przeznaczona jest dla kobiet, które uwielbiają od czasu do czasu spędzić czas sam na sam z ukochaną muzyką. A wiadomo, że taka chwila prywatności musi odpowiednio wybrzmieć. I w związku z tym chciałbym polecić Wam dwa rodzaje słuchawek. Jedne douszne, a drugie nauszne. Słuchawki dokanałowe marki Audictus o dumnej nazwie Explorer posiadają naprawdę nowoczesny design, a przy tym charakteryzują się naprawdę dobrą jakością dźwięku i stosunkowo niską ceną, ponieważ w sklepach możecie je wyrwać za około 69 zł i 90 groszy. A gwarantuję Wam, że naprawdę możecie się dzięki nim fajnie odizolować od świata, a przy okazji lepiej podziałać na swoje zmysły, żeby eksplorować świat pełen doznań. A przy okazji nie musicie się martwić, że nie traficie z rozmiarem, bowiem w opakowaniu znajdziecie 3 rodzaje gumek dla małych, średnich i tych dużych uszu. No, przynajmniej ten problem mamy z głowy. Drugi model to słuchawki nauszne Audictus Dreamer, które charakteryzują się nowoczesnym i eleganckim designem pasującym do miejskiego stylu. Słuchawki Audictus Dreamer są idealne dla osób, które uwielbiają wyciszyć się dzięki ulubionej muzyce. Ponieważ te słuchawki nie dość, że naprawdę fajnie potrafią wytłumić otoczenie, to jeszcze pozwalają słuchać muzyki w naprawdę dobrej jakości. Pamiętajcie, że technologia musi nadążyć za naszymi potrzebami, a naszą największą aktualnie potrzebą jest potrzeba komfortu. To właśnie dlatego Dreamery zostały wyposażone w naprawdę miękkie pady nauszników, a przy tym są niewielkie w rozmiarze. Dlatego używając ich w domu albo na ulicy nie wyglądamy jak DJ, który właśnie skończył całonocne party. A co do ceny jest całkiem przystępna, bowiem można je wyrwać za około 149 zł. Zostawmy na chwilę muzykę z boku i przejdźmy do prezentu bardzo praktycznego, bowiem wielu użytkowników urządzeń mobilnych boryka się z syndromem często rozładowanej baterii. Wiadomo, jest cała masa aplikacji mobilnych, które skutecznie rozładowują nasze urządzenie mobilne, a to wkurza. I to bardzo. Dlatego trzecią propozycją prezentu będzie powerbank od Extreme Media, który posiada bardzo pojemną baterię 10 000 mAh. Kosztuje nie za dużo, bo można go wyrywać za 60 zł, a wiadomo, spokój ducha i naładowany telefon są bezcenne. Co jest bardzo ważne, ten powerbank posiada możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie, a jeżeli chodzi o sposób jego naładowania, to tutaj na pewno się ucieszą zarówno użytkownicy Androida, jak i iOS-a, ponieważ mamy dwa wejścia, Lightning oraz micro USB. Generalnie myślę, że jest to bardzo fajny, użyteczny prezent i na pewno zostanie doceniony jako praktyczny, kiedy znajdzie się pod choinką. Na koniec dwa szybkie prezenty, żeby Was nie męczyć mnogością opcji do wyboru. Pierwszym z nich będą lampki ładowane za pomocą złącza USB. Są fajne, nowoczesne, designerskie i na pewno będą pasowały do każdej sypialni. Jednakże wiadomo, jeżeli jest zbyt dużo złącz USB i urządzeń do ładowania, wtedy rodzi się problem, bo ktoś ma tylko jedno gniazdko przy łóżku. I tutaj miejsce na drugi prezent, czyli taką wieżę od Extreme Media. Kabelki będą poukładane, możemy podłączyć naszą nocną lampkę, możemy podłączyć nasz smartfon powerbanka od Extreme Media do ładowania i wszystkie kabelki są poukładane w wieżyczce. A my możemy potem po całym dniu spędzonym w pracy sobie po prostu odpocząć, poczytać ulubioną książkę w świetle lampki od firmy Natek i cieszyć się wolną chwilą. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich propozycjach technologicznych prezentów dla pani i napiszcie w komentarzu również, co sami podarowaliście swojej drugiej połówce. Cześć!